Cześć, nazywam się Marek Sokół, pracuję w firmie G2A.com jako IT architekt. Temat mojej prezentacji Reactive Architecture. Opowiem wam kilka rzeczy o tym, jak to nowoczesne podejście ma wpływ na tworzenie oprogramowania. Opowiem wam o fundamentalnych zasadach tej architektury oraz kilka cech, którymi powinna cechować się nowoczesna organizacja IT tworząca oprogramowanie. Słowem wstępu. W dzisiejszych czasach mamy dynamiczny rozwój technologiczny, co powoduje, że użytkownicy mają coraz szybszy dostęp do internetu. Internet jest coraz szybszy, urządzenia, których używają, są coraz szybsze. Także spektrum urządzeń, na których uruchamiają te aplikacje, jest coraz większy, bo już nie są to tylko PC-ty czy notebooki. Są to także urządzenia mobilne, typu tablety, smartfony, nawet telewizory teraz. To wszystko powoduje, że użytkownicy, mając szybkie urządzenia, szybki internet, chcą szybkich aplikacji, tak? Aplikacja powinna być szybka, szybko odpowiadać na nawigację użytkownika, albo przynajmniej robić takie wrażenie. Dalej idąc tym tropem, mamy biznes. Biznes próbuje dostarczyć jak najszybciej rozwiązania dla końcowego klienta. Częste release'y, częste wydawanie nowych funkcjonalności, korzystanie z innowacyjnych pomysłów na podejście do klienta. To wiąże się także teraz z coraz częściej firmy oferują nam bardziej stargetowany, spersonalizowany content, co wiąże dalej się z zbieraniem wielkiej ilości informacji o użytkownikach oraz także przetwarzanie i przetrzymywanie tych informacji. To wszystko powoduje bardzo dużą złożoność tego oprogramowania. Po drugiej stronie mamy IT jako jednostkę wykonawczą. I teraz tak, IT musi szybko dostarczać oprogramowanie. Oprogramowanie musi być niezawodne, ale IT też otacza szybko rozwijająca się branża, czyli szybko powstające frameworki, nowe języki programowania, nowe metodyki rozwiązywania problemów, nowe silniki baz danych. To wszystko powoduje, że wielu architektów czy CTO zadaje sobie pytanie, w który framework wejść, w który język, która technologia będzie tą najlepszą, aby osiągnąć te wymagania biznesowe, żeby najlepiej osiągnąć założony cel. Natomiast ja bym się zastanowił, czy to pytanie jest dobre. Czy lepszym pytaniem nie jest to, czy potrzebujemy jedynego słusznego frameworka lub technologii, której będziemy używali w naszej organizacji? Na to pytanie postaram się odpowiedzieć w ciągu najbliższych pytań. Natomiast teraz możemy postawić sobie cztery cechy oprogramowania, które budujemy, aby osiągnąć te wymagania. Jest to oprogramowanie odpowiadające na zdarzenia, oprogramowanie, które jest skalowalne, najlepiej automatycznie, oprogramowanie, które reaguje na użytkownika, na jego nawigację po aplikacji, szybko mu odpowiada, daje mu jasne komunikaty, tak żeby nie czuł, że coś działa wolno albo są błędy, których nie rozumie, oraz odporność na awarie. Odporność na awarie jest tu bardzo istotną rzeczą. Wszystkie te cztery cechy definiują nam tak zwaną architekturę reaktywną. O tym można poczytać także na reactivemanifesto.org. My to wszystko omówimy za chwilkę, a teraz przejdziemy jeszcze do jednej rzeczy, którą dodam w tej prezentacji. Jest to cechy, którymi powinna, które powinna posiadać jednostka wytwarzająca to oprogramowanie. I to też będzie na końcu tej prezentacji. OK. Jest taka aplikacja. Ta chmurka symbolizuje użytkowników, ruch z internetu. Tutaj mamy jakieś moduły. Moduł transakcyjny, koszyk zakupów, moduł autoryzacji, logowanie, zabezpieczenia, moduł płatności, jakieś integracje metod płatności.
I to wszystko używa centralnej bazy danych. Jest to nasza aplikacja, która posiada 4 moduły. Ta aplikacja łączy się do centralnej bazy danych. Nasza hipotetyczna aplikacja rozwija się, tak? Do pracy przy tej aplikacji włączamy nowych programistów, którzy coraz szybciej dostarczają oprogramowanie, bo zapotrzebowanie jest coraz szybsze wydania, coraz większy ruch jest na tą aplikację i coraz więcej danych przetrzymuje. I teraz pytanie numer jeden. Dlaczego kod tej aplikacji znajduje się cały w jednym repozytorium? No według mnie tworzy to wiele problemów. Załóżmy, nasi programiści, którzy pracują nad tą aplikacją, stosują najlepsze praktyki w tworzeniu oprogramowania, chcą robić code review, pull requesty i co się dzieje? Wszyscy pracując na tym samym repozytorium edytują ten sam kod źródłowy. Załóżmy, że 30 programistów zrobi 30 pull requestów, następnie wszyscy ci programiści zaczynają przeglądać ten kod, po czym okazuje się, że 25% tego wszystkiego są konflikty i wracamy znów do poprawiania tych konfliktów, znów pull requesty, znów code review i większość czasu ci ludzie poświęcają na przeglądaniu kodu, a nie na programowaniu. Oczywiście jest to jakiś nakład na jakość, to jest oczywista rzecz, że nie może być tak, że tylko programują, muszą też robić code review i tak dalej. Natomiast tutaj jest więcej nakładu na przeglądanie kodu i na dogrywanie tego kodu, niż na samą pracę. Kolejny problem, bo nasi programiści chcą sobie robić rano stand-upa, żeby zaktualizować sobie informacje na temat projektu, ale ponieważ jest ich tak wielu, ten stand-up przedłuża się i nie spełnia swojej roli. Ludzie są znudzeni i nie skupieni na spotkaniu, nic z niego nie wyciągają. Tak? Teraz przejdźmy do bazy danych. Ponieważ aplikacja posiada wiele funkcjonalności, rozrost struktur w bazie danych zaczyna być też uciążliwy, bo już nie ma jednego programisty, który nawet będzie wiedział, o co chodzi w każdej tabeli, dlaczego każda tabela ma takie kolumny, a nie inne. Idąc dalej tym tropem, przyjmuje coraz więcej danych ta baza danych, więc przestaje, backup nie kończy się w ciągu 24 godzin i to już zaczyna być krytyczny problem. I w tym momencie dochodzi do awarii, ale byliśmy na to przygotowani, bo robiliśmy backupy, tak? A co jeżeli nikt nie przetestował tych backupów? No właśnie, backupy też się testuje. No ale może zostawmy te straszne rzeczy i dojdźmy do puenty. Wybór architektury jest dużo ważniejszy niż wybór frameworka czy języka programowania. Jeżeli wybierzemy najszybszy język programowania, a architektura będzie zła, to sposób tworzenia oprogramowania będzie dostarczał nam problemów, sposób utrzymania będzie też uciążliwy. Jeżeli wybierzemy najbardziej elastyczny framework, dający najbardziej taki rapid development, a architektura będzie zła i będą ściśle powiązane te wszystkie elementy tej architektury, dalej będą z tym problemy. Nasza aplikacja, o której rozmawialiśmy, była monolitem. I co teraz robimy? Pierwsza rzecz, żeby wyjść z tego impasu, jest włączenie SOA. Każdy zna SOA, wie, o co w tym chodzi. Niewiele osób ją stosuje albo nie do końca rozumie. Więc tak, nasza aplikacja teraz posiada mikroserwis do płatności, jakiś integrator płatności ze swoją bazą danych. Do tego jest mikroserwis do autoryzacji, tak? Do tego mamy trzeci mikroserwis, który zajmuje się koszykiem zakupowym, historią zamówień i tymi sprawami, też posiada własną bazę danych. Na samym końcu, na samej górze mamy warstwę prezentacji, jest to osobna aplikacja i z tą aplikacją komunikuje się użytkownik tak naprawdę. Natomiast ta aplikacja komunikuje się za pomocą
RESTfulowego API do wszystkich tych trzech serwisów. Tak? Dzięki temu nasz kod jest czystszy i łatwiejszy w utrzymaniu. Ale co to znaczy? Co to znaczy, że jest łatwiejszy w utrzymaniu? Po pierwsze, nasz zespół deweloperski został rozbity na mniejsze. Teraz po kilka osób, pracując nad jednym konkretnym mikroserwisem, jest bardziej skupiona, ma mniejszy obszar kodu do zarządzania, do utrzymania, repozytorium jest mniejsze, korzysta z własnej bazy danych, te dane są już na tym etapie zeskalowane, bo są począstkowane. Ci programiści, pracując nad kawałkiem tej aplikacji, są w stanie dokładnie wiedzieć, co w niej siedzi i wszystkie te problemy, o których wcześniej mówiliśmy, znikają. Znika nakład na komunikację między nimi, nakład na pull requesty i na wszystkie te sprawy. Kolejna rzecz. Są oni w stanie wybrać sobie silnik bazy danych, framework, język dokładnie do tego projektu, taki jaki chcą. A jaki chcą? Mogą wziąć ten, który najlepiej umieją i jest im najszybciej w nim zrobić. Jest to dobre kryterium. Ale mogą też na przykład wybrać sobie framework lub język, który najlepiej się nada do tego. Przykładowo, chcąc trzymać dane transakcyjne, będziemy chcieli mieć bazę relacyjną z pełnym ACID-em. Natomiast mając serwis, który tylko odpytuje zewnętrzne API, możemy mieć framework typu React czy Node.js, który używa nieblokujących operacji, żeby nie marnować czasu procesora, tak? I oni są teraz w stanie to zrobić. Wcześniej nie mogli, bo by albo musieli wszystko wymienić, albo nic. I ten punkt jest odpowiedzią na pytanie, które zadałem na wstępie. Czy potrzebujemy wybierać jedyną słuszną technologię dla naszej firmy? Nie. Jeżeli rozbijemy to na mikroserwisy i każdy mikroserwis realizujemy w takiej architekturze, w takim frameworku i technologii, jaka jest dla nas najbardziej odpowiednia w takim konkretnym przypadku. Czwarta rzecz. To jest zmiana podejścia. Teraz już nie skalujemy całego naszego monolitu, natomiast skalujemy pojedyncze elementy tego serwisu. Możemy zeskalować sobie nasz system do zabezpieczeń, dodając kolejne serwery z aplikacjami. Możemy sobie na przykład zeskalować bazę danych w obrębie jednego mikroserwisu, dodając następne shardy czy następne nody synchroniczne, asynchroniczne i tak dalej. Teraz jesteśmy w stanie konkretne elementy skalować, które wymagają tego, nie skalując wszystkiego naraz. Omówimy teraz podstawowe zasady tej architektury, czyli Reactive Manifesto. Pierwsza rzecz, którą bym chciał wskazać jako najbardziej istotną, nie bez przypadku, jest to zmiana podejścia do komunikacji między serwisami. Utarło się, że wszystkie serwisy komunikują się synchronicznymi requestami za pomocą jakiegoś restowego API. Okej, to jest okej, jeżeli są to krótkie requesty, natomiast nie wszystko będzie krótkie. Możemy tutaj śmiało wprowadzić komunikację asynchroniczną między serwisami, czyli na przykład jest taki wzorzec event bus, rozgłaszamy eventy i konkretne aplikacje reagują na te zdarzenia. Możemy tutaj, czy bardzo mocno się to wiąże też z kolejkami, przetwarzaniem na kolejkach, tak? Ustawiamy sobie serwer jakiegoś message brokera, który przyjmuje wiadomości. Jesteśmy w stanie wtedy łatwo to skalować. Tutaj bardzo ważnym zagadnieniem są tak zwane RESTful messages, czyli przekazujemy do kolejki, do zdarzenia w tej wiadomości tylko te informacje albo wszystkie informacje, które są potrzebne dla procesu, który obsługuje wiadomość, żeby nie musiał dodatkowo używać bazy danych i odpytywać niepotrzebnie serwisy, jeżeli może te dane już mieć. Na tym slajdzie rozszerzyłem aplikację o message brokera i mamy dwie kolejki. Jedna kolejka dotyczy zamówień, a druga odpowiedzi do systemów płatności. Mamy bardzo łatwo teraz to zeskalować. Tworząc zamówienie, tylko wrzucamy zdarzenie, utwórz zamówienie, dajemy odpowiedź do klienta, do frontu, ok, twoje zamówienie jest przetwarzane, natomiast cała reszta dzieje się tutaj. I żeby to zeskalować, po prostu dodaję następne procesy obsługujące wiadomości. Jak to dodać? No, algorytm jest trywialny, po prostu wystarczy
że założymy sobie, że powyżej pewnej liczby wiadomości w kolejce odpalamy nowy worker. Jeżeli ta liczba spadnie poniżej jakiejś tam innej zadanej wartości, to odejmujemy worker, przy czym utrzymujemy zawsze minimalną liczbę workerów, załóżmy jeden lub dwa. I takim algorytmem jesteśmy bardzo łatwo automatyzować to skalowanie. Kolejna rzecz to będzie responsywność aplikacji. I tutaj to bardzo mocno wiąże się z tymi event-driven development i tak dalej. Przede wszystkim tak samo, asynchroniczne requesty, nieblokujące requesty, dajemy odpowiedź klientowi, że coś zostało zakolejkowane, co się teraz dzieje, natomiast nie trzymamy go czekającego na odpowiedź. Tutaj też bardzo często są używane WebSockety, ponieważ one dają nam możliwość natychmiastowej komunikacji dwustronnej klient-serwer pomiędzy właśnie przeglądarką i serwerem. Bardzo przydatne są w aplikacjach typu kolaboracyjnych. Generalnie bardzo dużo możliwości dają, ale trzeba na nie uważać, bo mają swoje problemy. Dobrą praktyką jest też stosowanie tak zwanego wstecznego ciśnienia, czyli aplikacja pracująca na niższej warstwie, w momencie kiedy widzi, że ma duży load, jest w stanie wysłać żądanie do warstwy wyżej. OK, mam bardzo duże zużycie, nie wysyłaj mi następnych requestów. I teraz ta aplikacja do klienta już wysyła, powiedzmy, zmieniony interfejs. Nie włącza w niego wszystkich modułów, wszystkich żądań, które by wysłał normalnie, tylko po to, żeby odciążyć warstwy niżej, żeby nie doprowadzić do awarii. Tak samo ewentualnie może później podesłać te rzeczy. Ciśnienie zwrotne jest bardzo ważną tutaj rzeczą i bardzo przydatną. Trzecim elementem będzie skalowanie tych aplikacji. O skalowaniu już dużo dzisiaj mówiliśmy. Generalnie na tym diagramie pokazałem, jak łatwo, mając SOA, jak łatwo zeskalowałem sobie. Kolejki wcześniej omówiłem, natomiast warstwa prezentacji. Jest to proste skalowanie przez dodanie kolejnych instancji aplikacyjnych, kolejnych serwerów, które po prostu przyjmą kolejne połączenia HTTP z internetu. To samo w przypadku mikroserwisu do zabezpieczeń. Tutaj mamy mikroserwis do transakcji i sobie dołożyłem następny szar. Jestem w stanie wziąć więcej transakcji, umieścić w tej bazie danych. Nasz serwis do integracji płatności tutaj. Tutaj mam na przykład bazę z cluster bazy danych Multimaster i też dokładając następne nody jestem w stanie szybko to skalować automatycznie. I jest to przeźroczyste całkowicie dla warstw wyższych. Także ta warstwa nic nie wie o tym, że ta się skaluje. Czwarty element, odporność na awarie. I tutaj chciałem wam powiedzieć, że zdecydowana większość architektów i programistów ma złe podejście do tego tematu, ponieważ próbujemy zrobić aplikacje, które są w 100% bezawaryjne. I zakładamy, że wiemy o wszystkich czynnikach, które na nie wpłyną. Dla mnie jest to złe podejście, ponieważ nie możemy założyć, że będzie coś bezawaryjne. Powinniśmy się skupić na tym, aby mieć plan i scenariusz, jak zaradzić awarii automatycznie i unikać jej przede wszystkim, a nie próbować zrobić idealne aplikacje. I tak, pierwsza rzecz to jest izolowanie tych awarii. Mając samo SOA i te mikroserwisy, już jesteśmy krok dalej, bo jeżeli nam pada konkretny serwis, to jest to awaria w obrębie jakiegoś kawałka, a nie tego całego naszego monolitu, tak? Tylko teraz tak, musimy uniknąć kaskadowej awarii, czyli jeżeli pada nam mikroserwis do logowania, to warstwa prezentacji nie odpowiada błędem z rodziny 500, tylko po prostu nie wyświetla formularza logowania i udostępnia tylko te elementy, które są dostępne dla niezalogowanych, tak? Natomiast jeżeli serwis wróci do życia, to wyświetli ten formularz logowania. Luźne powiązania, to jest właśnie to, co przed chwilą powiedziałem. Czyli sama aplikacja działa sama, nie sztywno związana z innym mikroserwisem. Jeżeli tamten upadnie, to po prostu część z niej nie działa. I bardzo ważna rzecz, bardzo dobrze znana, już dużo na ten temat było powiedziane, replikowanie danych. Myślę, że tutaj nic nie mam do dodania, to wszyscy dobrze o tym wiedzą.
To jest taki diagram, w którym zaznaczyłem właśnie elementy, które nam tutaj uległy awarii. I mamy tak. Serwer aplikacyjny do warstwy prezentacji. Załóżmy, że z przyczyn hardware'owych, serwer pad. Praktycznie dla klienta końcowego jest to niewidoczne. Załóżmy, że mamy z przodu haproxy i jeden node nie odpowiada. Ruch jest kierowany na inne, nie mamy sticky session, więc po prostu w ciastku, załóżmy, mamy całą sesję, więc praktycznie niewidoczne dla użytkownika końcowego, jeden serwer odpadł. Tutaj przykładowo jeden proces obsługujący wiadomości z kolejek z jakichś przyczyn padł. Oczywiście powinniśmy zapewnić automatyczne postawienie tego serwisu, ale nie implikuje to na niedziałanie aplikacji, po prostu zamiast trzech dwa procesy obsługują w tym momencie kolejki. Będzie troszeczkę wolniej, ale wszystko działa. I diagram końcowy, który reprezentuje, można go nazwać diagramem Reactive Architecture. Na tym diagramie wszystko jest pokazane, jak bardzo ze sobą koreluje i jaki ma właśnie ostateczny wpływ, żeby osiągnąć tą architekturę. Teraz jeszcze o tych cechach dla samego wytwarzania oprogramowania, dla organizacji, dla struktury. Pierwszą rzeczą jest robustness, czyli zdolność naszego działu, naszego zespołu do wydań i utrzymywania rozwoju oprogramowania w przypadku, kiedy działają na niego negatywne zewnętrzne czynniki. I to jest tak, niebieska linia symbolizuje tutaj proces wydania, czyli tworzymy oprogramowanie w jakimś tam czasie, a te zagłębienia są czynnikami zewnętrznymi działającymi na jednostkę i nie bez przypadku są one różnych średnic i głębokości. Chodzi po prostu, że jedne są mniej ważne, drugie bardziej ważne, inne mniej wpływają, jedne bardziej wpływają. Zespół powinien być w stanie tak być zorganizowany i praca w tej jednostce, żeby te czynniki nie wybiły go z rytmu, żeby nie przestał pracować nad tym oprogramowaniem. Dla przykładu, mamy zespół składający się z 5 osób, i jedna z tych osób zajmuje się bazą danych, zachorowała, 2 tygodnie i nie ma w pracy. Zespół nie powinien pozostawić pracy nad projektem. Albo powinien się przerzucić na taski, które nie dotyczą, albo nie dotyczą bazy danych, albo powinno być dzielenie się wiedzą tak, żeby ktoś inny mógł się zająć tymi zadaniami związanymi z bazą danych. Mogą być trochę wolniej zrobione, mogą być nie tak dobrze zrobione, ale grunt, żeby nie zatrzymać pracy. Następna rzecz to jest elastyczność. Niebieska linia pokazuje, jak nagięliśmy się do wymagań, żeby dalej wyprowadzać oprogramowanie, a nie przerwać tej pracy. I tak, przykładowo, przychodzi, nasz zespół pracuje nad integracją metod płatności. Przez 2 tygodnie przychodzi informacja od marketingu. Jest duża promocja, potrzebujemy zaimplementować nowe metody logowania za pomocą sociali. Facebook, Google, więc zespół kończy to, co ma teraz i nie zostawia resztę rzeczy, nie implementuje do końca całego planu, tylko tyle, żeby zrobić, natomiast bierze się za rzeczy, które są teraz najważniejsze, najbardziej istotne z punktu widzenia firmy, bo to jest bardzo mocno powiązane. Implementuje te sociale, natomiast później wraca do normalnego trybu pracy, czyli dalej nad integracją metod płatności. Tutaj dwie rzeczy mają istotny wpływ. Bardzo dobrze tutaj sprawdzają się właśnie agile'owe metodyki prowadzenia projektów, bo przykładowo w Scrumie jesteśmy w stanie z jednego sprintu na drugi sprint całkowicie odmienić wymagania, które teraz będziemy implementowali. A druga rzecz, z którą wielu z was się może nie zgodzić ze mną, jest to, że robimy tylko tyle, ile nam trzeba na daną chwilę. Czyli nie robimy, a dodatkowo zrobię to, bo może się kiedyś przydać. Nie, mamy w wymaganiach, że ma być integracja z Google, robimy tylko integrację z Google. Nie pobieramy nic więcej z tego API, tylko logujemy się. I ostatnia rzecz to jest resilience, czyli odporność na awarie. To już w kontekście programistycznym było powiedziane, a teraz w kontekście znów jednostki organizacyjnej. Jeżeli zdarzy się ta sytuacja, kiedy faktycznie musi dział przerwać, czy zespół pracę nad projektem, musi być w stanie szybko się zorganizować i zebrać, aby wrócić do normalnego trybu pracy i dalej pracować nad wydaniami tej aplikacji. Jeżeli chodzi o moją prezentację, to jest wszystko. Mam nadzieję, że udało mi się nakreślić takie punkty zapalne,
które wymagają, które by wymagały podejścia, odmiany trochę do tego rozwiązywania tych problemów, a których może sobie nie każdy zdawał sprawę, bo jednak mamy narzut jakiś z przeszłości, jak się dawniej pracowało, a to się bardzo dynamicznie zmienia i teraz właśnie, żeby sprostać tym zadaniom. Jeżeli są jakieś pytania, to słucham. Jeszcze raz. Pytanie, jaka jest granica, kiedy mikroserwis jest monolitem? Mikroserwis powinien według mnie spełniać jedno zadanie domenowe, czyli jeżeli mikroserwis zajmuje się obsługą logowania, to nie zajmuje się, załóżmy, wysyłaniem tych rzeczy dodatkowo informacji do jakichś tam serwisów transakcyjnych. Jeżeli zaczyna robić coś, co nie jest z jego domeną związane, to wtedy powinna tu być jakaś separacja. Czyli to jest generalnie decyzja na etapie produkcji, bo jest tak, że coś zaczynamy robić, a później dochodzą nowe rzeczy i żeby tutaj rozdzielać na konkretne strony, czyli to tu, czasem wydaje się to tak, że a ja bym zaimplementował to tutaj jako striggerowany po jakimś tam evencie i od razu to zrobi sobie to i to. No lepiej jednak, żeby utrzymać ten kod w dobrej jakości, jest czasem to zaimplementować po tej drugiej stronie, tylko po to, żeby to było łatwiejsze w utrzymaniu, ale przede wszystkim, żeby nie było sztywno powiązane, bo tu jest bardzo ważnym wyznacznikiem to sztywne powiązanie. Jeszcze jakieś pytania? Ja mam dwa pytania generalnie. Jak jakby rozwiązujesz kwestię komunikacji mikroserwisu ze sobą? To jest jedno pytanie, a druga wspomniałeś tam o kolejkach, to generalnie jakby dynamicznie tą liczbę kolejek, którym przydzielasz. Dobra. To jakie narzędzie do tego używasz? To są tylko pytania. Generalnie, tak jak wspomniałem, jest taki wzorzec, który się nazywa Event Bus. Wtedy, jeżeli chcemy zbroadcastować jakąś wiadomość, bo jest tych mikroserwisów wiele i załóżmy strzelanie do wszystkich po kolei jest złe, żeby informować, to się wiąże z wcześniejszym pytaniem, że nie chcę wszystkich informować, tylko po prostu wysyłam informację, a każdy zainteresowany ją sobie weźmie. Jeżeli idzie o narzędzia, pracując z G2A.com, bardzo dużo używamy Rabbita, ale właśnie na event busa bardzo nam się nadaje Kafka, bo Kafka jest bardziej skalowalna i bardziej, jeżeli chodzi o high availability, jest lepsza, bo tam wchodzi w grę więcej tych serwerów. Okej, dziękuję bardzo wszystkim.